Dobrze, słuchajcie, zbliżamy się do rzeki. Idziemy sobie tutaj na spokojnie. Tutaj macie jeszcze przed rzeką Perel, budynki Perel. Tutaj mamy plebanię kościoła świętego Jacka, który zobaczycie troszeczkę później. Idziemy w kierunku rzeki. Idziemy w kierunku spichlerzy Richtera. Wydają bardzo dobrą herbatę. I idziemy w kierunku rzeki. Jesteśmy już na dobrym miejscu, słuchajcie. Tutaj mamy takie dobre przejście. W oddali macie bramę młyńską. Spichlerz Richtera. Przechodzimy przez pasy. Jesteśmy coraz bliżej. Słuchajcie. Straż Miejska w Słupsku. Przepraszam, Straż Pożarna w Słupsku. Główna jednostka. Tutaj mamy rzekę Słupie. Mamy ohydne rury od gazu i ciepłownicze, które są w taki sposób oznaczone, nie inaczej. No, chamstwo kierowców jak zawsze. Trzeba trąbić na innych. Chciałbym wam teraz pokazać, przybliżyć Basztę Czarownic. Tam mamy Basztę Czarownic, słuchajcie. Dobra, lecimy dalej. Na spichlerz Richtera. Dobra, rzekę Słupie minęliśmy. Zaraz będziemy jej odnogę pokonywać. To jest Straż Pożarna w Słupsku. Schodzimy sobie tutaj. Słuchajcie. Dobrze. Sobie troszeczkę z tym zboczymy. Słuchajcie, spichlerz Richtera. Tutaj na tym brązowym podeszcie zawsze są koncerty. Tutaj możecie dostać dobrą herbaciarnię, jest. Dobrą herbatę. Około 30, tak to powiem, rodzajów herbat. Na tym, słuchajcie, terenie tutaj co roku w lipcu, w sierpniu macie jarmark gryfitów. Czyli kupcy z Kaszub, ze Słupska, także pchli targ, w tym, że pchli targ, słuchajcie, różne takie rzeczy tutaj się znajdują. Za rzeką, za nogą rzeki mamy ten. O, i mamy największego przedstawiciela, tak to powiem, mewa, która nam uciekła teraz. Tam w tle jest Baszta Czarownic, gdzie kiedyś palono czarownicę. Spichlerz Richtera, jeszcze raz rzucenie na jego ten. Tutaj są koncerty na tym podejście. Byście wiedzieli. Zapraszam was tu ten. Brama Młyńska, słuchajcie. Gdzie tu przed Bramą Młyńską się rozkładają ludzie z różnymi gadżetami drobnymi, ze starociami. Gdzie możecie nabyć te starocie w bardzo dobrej cenie. W lepszej niż na Wolumenie w Warszawie, czy na innych, czy na Kole w Warszawie. Także przy okazji, tak to powiem, ten wyjazdu do Słupska opłaca się tu zajść. Dobra, idziemy na ten. Idziemy do młynu. Młyn zamkowy Książąt Pomorskich. Idziemy do niego. Słuchajcie. Idziemy. Dobrze. Tutaj zrobimy selfie z tego, że tutaj ten. Są imprezy różne w Słupsku. Jeszcze nie myślałem, że to jest miasto troszeczkę, no się jest, tak to powiem, upadło poprzez rządy gdańskie, gdy poszło pod ten województwo gdańskie. Proszę bardzo, to jest młyn zamkowy. Krzuza, zobaczcie. I tu jest ten Mielono. Teraz można ten zabytek odwiedzić sobie spokojnie. Można odwiedzić. Dobra, przejdziemy przez śluzę młynu zamkowego. Słuchajcie. I postaramy się odwiedzić kościół świętego Jacka. Kościół, który de facto był moją parafią. Dobra, to tak my tak po ruski. Tu jest właśnie ścieżka. Żeby to nie było tak, że idziemy jak konie po betonie. Może zobaczcie sobie pruskie. To jest zabudowa, typowa pruska zabudowa. Byście wiedzieli. Dobra, wchodzimy sobie tutaj. Patrzcie sobie. Idziemy sobie powoli. Zobaczcie, tu mamy śluzę.
ograniczenia śluzowe, popatrzył sobie na te urządzenia. I to jest młyn zamkowy z tym. Proszę bardzo. Tutaj płynie pani kaczka. A gdzie jest pan kaczor? Pani kaczka się tu płynie. A tutaj mamy obywatela kaczora. Proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, jest para. Oni się tutaj trzymają. Komuny zamkowe. Kościół świętego Jacka na wprost nas. A tutaj jest Muzeum Książąt Pomorskich w Słupsku. Bogusława 10 i ten. Dobra, chodzimy po schodach, słuchajcie. O, wysokie podbicie jest. Cykl schody, dobra. Jest to muzeum, które warto odwiedzić. Młyn zamkowy, proszę bardzo, nie kłamałem, żeście wiedzieli, że nie kłamałem was. Proszę bardzo. A z tyłu jest hotel, gdzie, tak to powiem, pomiędzy krat wyciągało się pieniążki, fenisie i inne rzeczy. Dobra, idziemy dalej. Kościół świętego Jacka. Słuchajcie. Dominikańska ulica. Dlatego był jarmark dominikański, się nazywa. Śmietniczek. Dobra, Kościół świętego Jacka. Spróbujemy coś w kościele nagrać. Jest tam pamiątkowa pruska kamienica. Widzę, że jest zrobiony ten. Chodnik jest zrobiony. I ten. To jest. Proszę bardzo. Tutaj chodzimy. Zaraz zobaczymy, co jest na ten. Co koronawirus nam się. Biskup Edwardsen. Trzeba co trzymacie. Czy można wejść do kościoła? Chyba nie. Nie wiem. Kościół świętego Jacka. Zobaczcie, to jest akt zawierzeniany. Zobaczcie. Ile z polskich tych. Proszę bardzo, zobaczcie. Czy wejdziemy tam do biskup? Idzie osób. Dobra, słuchajcie, wchodzimy.